zła książka. Naprawdę zła książka o złym człowieku. To mogę powiedzieć z głębi serca. Moskala pisałem tam, gdzie piszę zawsze. Nie wiem, gdzie miałbym lubić, bo piszę tam, gdzie mogę. To znaczy w pracy, w domu, na dworze. Nie, na dworze akurat nie, bo to był styczeń. Więc w kuchni przy stole, częściowo na kanapie, trochę w drodze, czekając na jakieś spotkania. Wszędzie. Tak jak każdą inną książkę. Szczerze mówiąc, pisałem go tak szybko i tak bardzo się spieszyłem, żeby go skończyć, że nawet nie bardzo pamiętam. Jak się biegnie. Tak mniej więcej między 3. a 5. kilometrem. Mam takie miejsce, w którym wymyśliłem do stalowych szczurów Ford 7.2 i kiedy człowiek jest sam i zmęczony jak pies, wtedy mózg najlepiej pracuje. Nie jem, piję tylko wodę, ulubiony trunek w ogóle biała tequila z dużą ilością soli i cytryny. Zbyt. Zdecydowanie zbyt. Dawno już przyłapałem się na tym, mniej więcej na wysokości sztywnego. Zorientowałem się, że pisząc tę książkę zdałem sobie sprawę, że nie jestem człowiekiem, za którego uważają mnie inni. Co gorsza, nie jestem nawet człowiekiem, za którego sam się wcześniej uważałem. I to nie jest tak, chyba, że ja piszę o sobie. To jest tak, że ja zaczynam się stawać bohaterem, o którym piszę. Dlatego tak Moskal potwornie zrył mi banię. Każdy. Wszystkie. Od samego początku, od pierwszych cholernych słów tej książki, kiedy doskonale wiedziałem, jak ona się skończy i że wszystko, cała ta dobra zabawa, fajerwerki, panny, impreza, gorzała, tak naprawdę jest orkiestrą grającą na Titanicu. Brak czasu. W trakcie pisania przeszkadza mi to, że doba ma tylko 24 godziny i że minimum 6 z tych 24 trzeba spać, a przez resztę trzeba jeszcze jeść, pić, pracować i co gorsza dojeżdżać do pracy. Po prostu jakbym mógł usiąść, tylko usiąść i pisać, to by mi było o wiele łatwiej. Najbardziej w trakcie pisania przeszkadza mi życie. Na bieżąco. Akurat w Moskalu tej roboty bieżącej było sporo, bo tam było naprawdę od metra badań, sprawdzania starych programów, kronik telewizyjnych, map, ludzi, takiej no pracy już stricte encyklopedycznej i tam akurat najwięcej przestojów, jeśli można to tak nazwać, miałem próbując znaleźć rzeczy pozornie trywialne. Na przykład to, czy w 95 roku na komórkach były już melodyjki na czekanie zamiast dzwonków. Albo ile kosztowało coś tam w Moskwie w 98 roku, bo chciałem, żeby ta książka była jak najbliższa rzeczywistości, jak zwykle zresztą u mnie, żeby nie dało się odróżnić miejsca, kiedy fakty, a tam znowu jest 90% faktów, zazębiają się z moją fantazją. Władza. Władza, która jest absolutnie upajającym afrodyzjakiem, a kiedy się jeszcze ją zabarwi szczyptą bezkarności, no to mieszanka jest naprawdę wybuchowa. Żadne o jakich bym oficjalnie wiedział. Albo mógł potwierdzić. Tak. Niestety tak. Trochę mnie to przeraża, nawet bardzo mnie to przeraża i dlatego Moskal był dla mnie taki cholernie ciężki, bo uświadomiłem sobie, że to nie jest kwestia tego. To jest to, co powiedział Stalin. Władza wcale nie psuje ludzi. To ludzie zepsuci sami do tej władzy ciągną. I każdy, kiedy dostaje wszechwładzę i bezkarność, zamienia się w potwora. Prędzej czy później. Nie wiem. Nie wiem, chciałbym móc żyć takim życiem i mam nadzieję, żeby mi to wystarczyło, ale pewności nie. Bo to jest kolejny okres zupełnie zapomniany,
który nam się kojarzy z reklamową tandetą, z jakimś dziwnym takim chaosem gospodarczo-budowlanym i paradoksalnie bardzo mało fikcji literackiej się w nim dzieje na chwilę bieżącą. Przeważnie kojarzy nam się to z jakimiś bzdurami, typu, nie wiem, Santa Barbara, Dynastia, Psy czy Ekstradycja, czyli w ogóle filmy, których większość z Was nawet nie kojarzy, tak jak tu do Was mówię. A ja lubię tematy zapomniane. Ja lubię odkrywanie na nowo epok, no a tutaj mam ten fajny moment, że jeszcze pamiętam częściowo te lata 90. i mogłem pisać przez pryzmat własnych doświadczeń. Pisanie w seksie pomaga zdecydowanie. Czy seks pomaga w pisaniu? Po, na pewno, przed nieszczególnie, bo się człowiekowi nic nie chce, w trakcie potrafi rozpraszać. W sensie wtedy jest ciężko się zająć seksem. Nie mam najzieleńszego pojęcia. Jeżeli dziennie jestem w stanie zrobić 10 stron, strona 1800, czyli 18... Ludzie, ja piszę te książki, ich nie liczę, dajcie mi spokój. Następne pytanie poproszę. Akurat Moskala miałem bardzo szczegółowo rozpisanego, bo on powstał na podstawie opowiadania, które już miałem wcześniej, ale... Im starszy się robię, tym bardziej szczegółowo sobie wszystko planuję. I potem jest większa radocha, jak człowiek od tego planu odchodzi, to wszystko rzuca w cholerę i mówi, dobra, jedziemy na żywioł. Półtora miesiąca. Zacząłem w połowie stycznia, skończyłem z ostatnim dniem lutego. Szybko, intensywnie. Powiedziałbym wręcz, że rabunkowo, trochę tak jak na stadionie dziesięciolecia. Dużo tego było, trzeba było mocno pokopać po rosyjskojęzycznym internecie i po starych kronikach z Polski. Trochę się popytałem ludzi, którzy mogli jeszcze wiedzieć, trochę pamiętać. Zaczerpnąłem też bardzo ostrożnie długą łyżeczką od ludzi, którzy te czasy znali, widzieli i którzy tam byli. Z tej strony, która mnie interesowała, no i muszę przyznać, że parę historyjek, które mi opowiedzieli, trafiło do Moskala i jest tam kilka autentyków. Także no to dla Was taki rodzynek. Zgadnijcie, które historie są prawdziwe. Tylko tequila i kobiety.